Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy i zapraszamy Państwa na nasz wieczór powyborczy. Moi drodzy, to co widzicie, to jest mecz Polska-Mołdawia, który właśnie do przerwy przewalamy 0-1, ale są też wybory. Jest już po 21:00, lokale wyborcze zamknięte i exit pole mówią, że opozycja wygrała. Nie wiem, co o tym sądzisz. Nie wiem, czy to jest prezent na urodziny. Nie mam pojęcia. Włodek, masz coś do dodania? Widziałem zdjęcie Karola w trakcie głosowania. Nie wyglądał na specjalnie szczęśliwego, ale mam nadzieję, że był. Wierzę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z wyników partii, na które głosowaliśmy. No i tak naprawdę dzisiaj nie jest najważniejsze to, że wczoraj były wybory. Wczoraj były urodziny Karola i to jest najważniejsze, dlatego zapraszam serdecznie na odcinek. Wyłącz to. Wyborcze programy, to przecież jest stek bzdur, jakiś głupot. Mi się podobało bardzo. Witamy Państwa serdecznie w nowej, a tak naprawdę trochę tej samej Polsce. Ale świetny wynik wyborczy. Nie wiemy. KWW Stonoga. To są kolejne wybory, w których ja mam nadzieję, że pan Zbigniew Stonoga nagrał jakieś wideo. Ach, szkoda k***a gada, szkoda szczepić ryja. Dzisiaj rano obudziłeś się w nowej, z kacem. I pomyśl sobie znowu w tej Polsce. Czy ja się dzisiaj obudziłem na pewno starszy? Dokładnie, nie mniej. Karol ma dzisiaj... Ja bym mógł mówić ciszej. Karol ma dzisiaj już nie, lat 30. Jezus. Ile? Ile ja mam lat? 7. 37. To jest prawie jak 40. 37 naprawdę brzmi prawie jak 40. Karol, co robiłeś na swoje 37-letnie urodziny? Miałeś taki wypas, imprezę jak... Nie było Angelika. Nie miałeś. No nie jesteśmy ja takie. A miałeś jakieś znane osobistości, na przykład panią, która napisała książkę... Katarz jest z piątej komory serca? Nie, też nie było, też nie było. No to kto był? Nie, a był Remek? Nie, na szczęście nie. Ja, sorry, nagrywamy to oczywiście w piątek, wiecie. Nie było Remek. Jestem przekonany, że Remik już mi nie splunął w moją stronę, żeby napisać wszystkiego najlepszego. Chociaż k***a nawzajem bym mógł napisać. Ja mogę napisać do niego, nie zapomnij złożyć Karolowi. Nigdy. No to teraz to już jest wymuszone, teraz ja nie... To ja nie chcę. Jeżeli ktoś mi chce życzyć wszystkiego najlepszego, to ja przyjmę ja tylko szczerze. Jeżeli ktoś mi chce coś napisać na zasadzie k***a nawzajem, to ja naprawdę bez tych życzeń się obędę. Ja mam już prawie 40 lat. Okej, ja mam do ciebie prezent, Karol. Wy tego nie widzieliście, to było naj... Typ, poczekaj, zaraz ja się cieszę, dziękuję, ale on się zachował, jakbyśmy Polskę dokumentalną... Skok wołał. Koleś zrobił tak, tu jest laptop, on zrobił tak, laptop leży na stole, zrobił tak, podniósł go tak delikatnie i drugą ręką on zrobił tak. Nie myślałem o tym. Skok Wołomin, proszę pana, tu jest akt własności działki, panie Morawiecki. Tylko słupa potrzebujemy. To jest działka na Mazurach? Tak, jakbyś mógł takiego znaleźć, jakiegoś kogoś, który się podpisał. Jak on to zrobił? Niestety jest tak, jest szansa, Karol, o nie. Że kupiłem ci coś, nie dożyjesz. Że kupiłem ci coś, co już masz, podjąłem ryzyko świadomie i jest to pewien jakby... bonifikat, a jeszcze niepełne, bo jeszcze nie zdążyło przyjść to, co miało przyjść, więc jakby... Dobrze, to jest zdjęcie tego, co przyjdzie, tak? Tak. Okay. Ale ja poproszę o życzenia. Ja bardziej niż prezent, ja chcę życzenia. No to życzenia też mamy. To ty sobie tutaj odpal. Tutaj mam całą listę osób, które brały udział w filmie. Co? Ja będę musiał zaśpiewać do tego. To kto to jest najpierw powiedz? Bo to J.R. Rekala przygotował. Gotowy? No nie wiem. Karol, ile lat jeszcze?
Boże! Jeszcze tu? No. Jeszcze się uśmiechnął stary na koniec, tak? O, piękne. To są znajomi JR? Wydaje mi się, że... Kim są ci ludzie? Z grupy. No co znalazł, ty? Tak? What? Się, tak. Jezu, to ja wam wszystkim od razu dziękuję i po kolei poproszę, tak. Dziękujemy państwu. Bardzo. W kolejności podanej przez JR. Artur Waleniecki, producent mix, bass, gitara, fortepian JR Rykała, Bartłomiej Druszcz, trąbki, Jacek J. Mazur, klawisze, smyki, Patryk Szyszko, perkusja, Asia Chlubka, Ola Czapka i Loki, chórki, Łukasz Sowa, gitara, Coffee Strings, gitara, Kacper Różański, bas, wow. Marcin Dzięcielewski, puzon. Puzon nawet jest w tej kawałek. Stary, wszystko tam było. Bardzo dziękuję. To jest najpiękniejsza piosenka. Jestem bardzo szczęśliwą osobą, szczególnie dzisiaj, kiedy mam wspaniałych gości na swoich urodzinach. A teraz daj mi moją kopertę na działkę. Dobra, ale czekaj. To ja spróbuję zgadnąć. To jest iPhone 15 Pro Max. Dwa voucher na zakup. Tak. Dobra, nie. Nie jest to działka na Mazurach. Od Morawieckiego. No ja myślałem, że się domyślasz, co to jest. Nie, no właśnie, nie domyślam się w ogóle. No to totalnie. Ja bo... Masz czy nie masz? Nie, jeszcze nie. Bardzo dziękuję. Bilety na Dave Matthews Band. Bardzo dziękuję. To cudowny prezent. Nie wiem, czy jeszcze słuchasz. Rozumiem, że po prostu wydrukowałeś, rozumiem, bo to nie jest bilet. No nie, bo właśnie kupiłem ci kolekcjonerskie, żeby przyszły na pocztę. Naprawdę? I pisałem do nich, gdzie są moje bilety. Bo już dawno temu oni powiedzieli, że miesiąc mają. Zajebisty prezent, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jezu, cudowny prezent. Czyli to będzie mój w ogóle czwarty koncert. To będzie zespół, na którym byłem najwięcej razy na koncercie. Ty już byłeś u nich na koncercie? A, no to super. Raz byłem w Polsce, raz byłem w Portugalii, w Lizbonie i raz byłem w Londynie, no. Aż tak? No. But back to the show and I love you for listening to me, thank you. Ja chciałem za to, ponieważ mam prawie 40 lat, pokazać ci TikTok, bo ja obecnie w tym prawie 40-letnim urodzinowym wieku czuję się jak ten pan przedstawiony na tym TikToku. Hi, excuse me, sir. If you have a couple minutes, why don't we have many more than a couple of minutes? You have many more than a couple of minutes? Why is that? Because I have nothing else to do. You have a tinge of an accent. You're from England or? Tinge of an accent? Well, yours is a very noticeable America accent. How long have you been in America for? Too long. What do you like about the city? Nothing. You know, it's a shit heap. Look at the sidewalks. Look at the road. Rubbish strewn all over. That must be tough to live in a city that you don't like. I don't live there. I mean, most parts of the world are like most Americans who've been nowhere. Most of their interest in other people and other countries is nil. Nil. The number of people in this country who have passports except to go to Canada or to Cancun. What do you love most about just Americans? They have just gone to Mexico. My wife. Oh. Cheers. 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 Jeżeli ja miałbym sobie czegokolwiek życzyć, to ja życzę sobie, żeby w wieku 80 lat mieć dokładnie cały czas taki attitude. What do you like about this country? Nothing. Ja nie wyobrażam w ogóle sobie siebie jako takiego, wiesz, pogodnego emeryta. Totalnie, k***nie. Czyli wreszcie będziesz z Gredem. Tak, tylko chciałbym być takim classy z Gredem. Nie, bo on jest pogodnym z Gredem. Tak, pogodnym z Gredem, tak. Ja nie widzę się jako taki, w ogóle taki, wiesz... Radosny dziadziuś. Taki radosny dziadziuś, no to, a mało jest takich. Im dalej w życie idziesz, tym... Coraz bardziej cię to życie w pewnym stopniu zaczyna gnieść. Niekoniecznie. Chyba, nie? Niekoniecznie. Już coraz więcej rzeczy, których nie jesteś w stanie zmienić? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że to jest bardzo zależy. No bo jeżeli twoje życie było spoko, w takim sensie, że nie spotkało cię bardzo dużo tragedii, no bo jakieś tragedie wszystkich spotykają, prawda? I potrafisz sobie radzić z tymi tragediami i żyjesz na poziomie życia, który jest dla ciebie okej. Okay. I nie pragniesz więcej. To jest najgorsze, nie? Pragnąć za dużo. Umówmy się. Nie ma nic gorszego w życiu niż pragnąć zbyt wiele, bo to jest nieosiągalne. A jeszcze trzeba względnie o siebie zadbać też fizycznie. I wydaje mi się, że wtedy takim prawdziwym jedynym smutkiem na starość jest to, że po prostu twoi znajomi odchodzą, nie? I że ty żyjesz, a ludzie, którzy byli ci bliscy, po prostu umierają. A chyba 40 lat to jeszcze nie. Czekaj, coś mi... Kuje mnie coś. A teraz wystąpi przed państwem grupa seniorów we wspaniałym układzie choreograficznym. Brawa! Ponieważ moje urodziny spotkały się z wynikiem wyborczym KWW Stonogi. Nie warto było, k***a. Klaudia Eldursi wczoraj, czyli w zeszłym tygodniu, w czwartek, pojechała zatankować na Orlen swój samochód i Klaudia Eldursi postanowiła zatankować z instrybutora, który miał napisane awaria. Czemu chciała z awaria? Chyba, żeby sprawdzić, czy faktycznie nie ma paliwa, czy to jest tylko karteczka. Okej. Okay. To jest out of order, a tak naprawdę actually it is in order. Choć przyznam, trochę śmierdzi mi tą stawką, bo też nagrywa to od początku. A fajna fura, to musi być dobra auta. No nie mam paliwa. Awaria dystrybutora. Czy inaczej paliwo jest, tylko jest awaria.
nie możecie go sprzedawać. No i nie wiem, no nie wiem, bo ludzie mówią, że ustawka, bo na przykład w instrybutorze naprzeciwko nie ma tych karteczek. Jest... No i tutaj właśnie widać, jak pan chyba tankuje. Tak. Bo Orlen tu napisał... Że ustawka. Nie, że trochę pani sama udowodniła, że jest, bo pan tam w tle tankuje. Dlatego właśnie mówię, że być może w takim razie to była totalnie ustawka. Ale ustawka kogo? No bo ktoś tam do niej podszedł. Ktoś ją gadał. I w domyśle to jest jakiś pracownik stacji. Prawda? No bo wiedział, że coś pewnie knuje. Bo tankuje przy czymś, przy dystrybutorze, przy którym oni wiedzą, że jest awaria. I jeszcze ten telefon jakoś tak kładzie. Co za przypadek? Czyli ty... Nie, ja nie wiem. Nie ufasz nikomu. O, nikomu. W tych wyborach? Orlenowi nie ufasz. W tych wyborach nie Znaczy wiesz, dzisiaj jest pierwszy dzień po wyborach. Dzisiaj paliwo już powinno być droższe. Podjeżdżasz na Orlen 8,50, nie? I daj coś, daj taki typ, no i co? No czekaj, na ceny paliw w Europie. Tu jest Polska. 6,07, no, niech będzie. No to jest przeliczone na... To jest waluta na litr. Ja nie mogę. Dole, k***wa. I co, ja mam to teraz chodzić i przeliczać? Ja nie wiem, ile jest Kelwina. Ja. Czekaj, może jest jakaś, kurde, normalna strona, która to normalnie pokazuje. Jest. No stary, w Bośni i Hercegowinie jest niewiele. Ale nie porównuj kraju, nie no, porównaj nas do kraju, który jest podobny, Czechy na przykład. Holandia 9,50, stary. No tak, stary, no ale tu w Holandii... Stary, Białoruś jest za 3. Okej. Okay. Widać, że można zarządzać krajem porządnie. Ja, że dyktator, mnie trudno pojmować, co my kracią. Stary, w Rosji 2,30. No to... Ile jest w Czechach? Przestań dym tak machać. No. Tymczasem bardzo wam dziękujemy. Dziękuję ci, Włodku. No, dziękuję za Ara, dziękuję JR, dziękuję całemu składowi. Ja mam tylko nadzieję, że nie spaliłem waszego kawałka swoim śpiewaniem. Nie, jest pięknie, dziękuję ci. Wspaniały prezent, wspaniałą rodzinę. Kochani, bardzo wam dziękuję. Tymczasem trzymajcie się ciepło, zobaczmy się jutro i bądźcie lekko stronniczy.